Szmul Zygielbojm przez własne losy, losy własnej rodziny, losy własnej społeczności, postacią, która też odcisnęła jakieś swoje piętno na historii całego naszego kraju, dlatego że jego desperacki czyn w maju 1943 roku, kiedy odebrał sobie życie w akcie protestu przeciwko temu, co się działo na okupowanych ziemiach polskich, spowodowało, że do tej postaci wracamy, mówimy o różnego rodzaju reakcjach. Szmul Zygielbojm wjechał na zachód Europy wtedy, kiedy jeszcze było można, na przełomie 1939 i 1940 roku, dlatego że wiosną 1940 Niemcy zamknęli tę możliwość, nie pozwalali wyjeżdżać, a do tego momentu jeszcze niektórzy Żydzi mogli opuszczać ziemie polskie. Skorzystał z tego, nie wiedząc oczywiście, jakie będą dalsze losy. On chciał po prostu działać w jakiś sposób czynny. Wiedział, że będąc pod okupacją niemiecką, no będzie po prostu na miejscu i nie będzie mógł w szerszym jakimś rozmiarze wpływać na to, co się dzieje. Natomiast on chciał, tak jak wielu obywateli polskich, Polaków czy Żydów, tutaj narodowość nie odgrywała znaczenia, chciał wyjechać i robić coś więcej. To spowodowało, że w Warszawie zostawił żonę i syna. Notabene ten jego akt samobójczy z jednej strony miał wymiar taki narodowy, ogólnospołeczny, natomiast z drugiej strony miał też wymiar taki osobisty, dlatego że na przełomie kwietnia i maja, kiedy Niemcy likwidują getto warszawskie, wtedy jeszcze jego żona z synem są w getcie. Natomiast kiedy on się dowiaduje o likwidacji, o tym, że wszystkich mordują, no to on już sobie zdaje sprawę, że jego ta najbliższa rodzina też nie przetrwa.